Akademik przy ulicy Prusa powstał w zabytkowym budynku, gdzie wcześniej mieściła się siedziba spółki telekomunikacyjnej. Mamy 97 mikroapartamentów różnego typu, jedno- lub dwuosobowych. Wszystkie mają prywatne łazienki, wszystkie mają aneksy kuchenne w pełni wyposażone. Studenci mogą korzystać z takich udogodnień jak m.in. klubokawiarnia. Mogą wypożyczać gry planszowe, mogą tutaj imprezować. Wynajęcie modułu dla dwóch osób z łazienką i kuchnią to koszt 900 zł od osoby. To więcej niż w akademikach uczelni, gdzie ceny zaczynają się od 500 zł od osoby, ale mniej niż wynajęcie dwupokojowego mieszkania od osoby prywatnej. Była możliwość wynajęcia pokoju do uczelni, ale tam były pokoje dzielone w kilka osób, a ja chciałam mieszkać z koleżanką, z którą przyjechałam. Tu jesteśmy we dwie, wygodnie, wiele udogodnień. Cena jest dobra, dostajesz za co płacisz. Klubokawiarnia na pewno jest dużym plusem. Tam można sobie przyjść wieczorami, spotkać się ze znajomymi, czy nawet właśnie zintegrować z innymi mieszkańcami akademika. LAS to jeden z kilku prywatnych akademików, które już działają we Wrocławiu. Od 2018 roku funkcjonuje m.in. akademik Student Depot przy ulicy Fabrycznej. W naszym obiekcie jest dokładnie 494 pokoje. Oprócz pokoi mamy również w akademiku strefy wspólne, gdzie studenci mogą na przykład przygotowywać się do zajęć, bądź miło spędzać czas chociażby przy oglądaniu telewizji, meczów czy gier na konsoli, bo to jest też u nas praktykowane. Mamy również mini siłownię, z której studenci mogą korzystać. Skąd popularność prywatnych akademików? Ta popularność rodzi się z coraz większych wymagań studentów, które są powodowane tym, że żyją na co dzień w komfortowych warunkach. Większość stanowią studenci z Polski, około 1/3 to są studenci zagraniczni. Niewykluczone, że wkrótce mapa prywatnych akademików we Wrocławiu jeszcze się powiększy. Według portalu InvestMap do takiej inwestycji przymierza się m.in. firma Archicom. Deweloper jednak nie potwierdza ani nie komentuje tych informacji. We Wrocławiu studiuje 120 tysięcy studentów. Fakty, Marcin Moneta.